Święty Mikołaj swoją wędrówkę z prezentami rozpoczął już 3 grudnia, odwiedzając przedszkolaki z gminy Tarnów. Było huczne witanie Mikołaja i czekanie na prezenty. Ja chciałem zapytać, czy telewidzowie byli grzeczni. Drodzy telewidzowie, jeżeli jesteście grzeczni, to ja do was przyjdę i pod poduszką wam prezent zostawię. A jeżeli jesteście niegrzeczne, to nie będzie tych prezentów w tym roku, pamiętajcie. Dzieci są bardzo grzeczne, moi drodzy, wspaniałe, kochane, ale pamiętajmy, że my dorośli też musimy być grzeczni, nie tylko dzieci. Dlatego mam nadzieję, a ty, drogie dziecko, byłaś grzeczna? Myślę, że tak. No to jak byłaś grzeczna, to prezent przyniosę, panu kamerzyście też prezent przyniosę. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie, że ja wszystko notuję i w przyszłym roku też was odwiedzę. Spotkanie z Mikołajem przebiegało w miłej atmosferze. Dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenkę i doczekały się wymarzonych prezentów. Czy wszystkie dzieci z przedszkola dostały prezenty? Wszystkie były grzeczne? Tak. Co zaśpiewaliście Mikołajowi? Piosenkę o Mikołaju. A jak wyglądał Mikołaj? Czerwony. Mikołaj miał taką srebrną laskę, czerwone ubranie jak ksiądz i brodę, taką białą. A powiedzcie, co ten Mikołaj tutaj robił u was w przedszkolu? No, przyszedł do nas, żeby dał nam prezenty. Czy każde dziecko było grzeczne i dostało prezent? Niektóre, które są niegrzeczne, to Mikołaj daje rózgę. Okazuje się, że wszystkim przedszkolakom udało się zasłużyć w tym roku na prezenty, które Mikołaj hojnie rozdawał.